od prawie tygodnia cieplej, przez co mamy więcej sprzedających jabłka krajowe i gruszki. Ceny nie uległy zbytnim zmianom. Przeważają już jabłka, które zostały wyjęte z chłodni z kontrolowaną atmosferą. I te kosztują około 2 zł za kilogram. Oczywiście są odmiany droższe, jak szara Reneta, nawet do 4 zł za kilogram. No i Cortland też do 4. A reszta to jest około 2 zł. Na Braliszach można kupić jabłka o bardzo zróżnicowanej jakości, bardzo zróżnicowanej cenie. Tak można określić, że około od złotówki nawet do 4. Zależy się od tego, czego konsument oczekuje, tak? Ile jest w stanie zapłacić za te jabłka. Czy jabłko kupione w Braliszach za 4 zł, handlowcy praktycznie nie naliczają marży, bo generalnie uważa się, że jabłko jest takim żelaznym asortymentem w każdym sklepie i musi być. I jeżeli ktoś potrzebuje 3-4 sztuki Renety do szarlotki, no to zapłaci 4 zł, tyle ile zapłacił właściciel sklepu na Braliszach. Na takie zwiększenie obrotów musimy jeszcze trochę poczekać. Mimo że pocieszaliśmy się, że jeżeli ustąpią mrozy i śniegi, to bardziej ruszy sprzedaż uliczna, sprzedaż straganowa i bazarkowa. Ale tego, powiedzmy, nie wszyscy jeszcze handlowcy potwierdzają te zwiększenie obrotów. No tutaj kilka dni takiego właśnie ocieplenia i na pewno będziemy to obserwowali. Bardzo słaby handel jest. Mówię, tylko paleta jedna poszła na 6. To tylko jest na bilet prawie i na paliwo. To zostanie, lepiej by było wysypać na przemysł niż tu przyjechać. No ale różnie jak to dzień, no w niedzielę trochę lepiej było. No tutaj jest odmiana Idaret, no to może jeszcze nie jest taka chodliwa, można by było z nią poczekać, no ale nie ma już bardzo co wozić, no to też już trzeba zaczynać z tym. A no nie wiem, trzeba będzie stać, aż się sprzeda, no bo pieniądze trzeba cofnąć, zainwestowane jest. Opryski, wszystko, cięcie, wszystko kosztuje. Ludzie do pracy coraz drożsi są. Tylko że tu się nie chce to przekładać na towar. Rośnie zapotrzebowanie, zawsze wiosną rośnie. Golden Delicious, teraz na czasie jest, Empire. I co tam jeszcze takiego, Lobo Cortland, to wiadomo, nie? Szara Reneta, na kwaśne jabłko. Champion to już tak nie bardzo. No teraz więcej kupuję. Teraz drugi dzień na 2 sklepy. No a tak teraz na tydzień przywyjeżdżałem, po 100 klatek brałem. No popyt lepszy jest, no lepiej schodzi jabłko, o tak powiem pani.